Cześć kochani, witam Was na kanale. Jak widzicie, wczorajszy wieczór upłynął mi przy prasowaniu i udało mi się. Ogarnęłam wszystko, nastawiłam kolejną pralkę i za chwilę ją rozwieszę, nastawię jeszcze jedną. Teraz zmykam z Azji na spacer, dzisiaj troszeczkę później, bo musiałam poczekać, aż Ksawery wyjdzie, bo dzisiaj Ksawery znowu z pocztem sztandarowym szedł, więc elegancko ubrane. I co? A ja już buty schowałam i zaczęły się z rana poszukiwania. Gdzie pasek? Gdzie buty? Bo ja to wszystko już pochowałam przygotowane do przeprowadzki i trzeba było buszować. Więc tu już wszystko przygotowane. Ksawery wyszedł. Teraz my się z Azji zbieramy na spacer. Dzisiaj mam do ogarnięcia jeszcze spółdzielnię jedną, spółdzielnię drugą. Muszę pójść do lodziarni, umyć maszynę, zrobić nowe mieszanki, więc dzisiaj praktycznie do godziny 12 mam dzień zapikowany, a później mam kilka godzin na to, żeby ogarnąć totalnie mieszkanie. Ale najważniejsze, że to prasowanie jest już ze mną, bo powiem Wam, męczyło mnie już to strasznie. Ta kubka tylko rosła, rosła, jeszcze kurtki muszę potrzepać i wszystko dzisiaj pochować. Powiem Wam, że to jest fajna taka motywacja, jak ktoś Wam się zapowie, albo jak kogoś zaprosicie, bo jak nie macie czasu na posprzątanie czy na przygotowanie czegoś, to taka wizyta właśnie Was do tego zmotywuje. Ja dzisiaj będę sprzątała cały dom, bo oczywiście będę oglądać całe mieszkanie, więc wiadomo, no nie będę tu szorowała okien i pastowała podłóg, no ale mieszkanie trzeba jednak posprzątać, żeby wpuścić, bo to jak wygląda moje mieszkanie, to ola Boga, co się dzieje. Lecimy na dwór. Miłego dzionka. Zapraszam do dalszej części vloga. Ja dzisiaj bluza i leginsy i tak się zastanawiam, czy mi będzie dzisiaj ciepło, bo ta pogoda, powiem Wam, za tym oknem u nas niby dzisiaj widzę, że wieje. Czy coś tu widać przez to okno? Widać. No wieje mocno, więc chyba muszę jeszcze bluzę założyć. Kurtkę, a nie bluzę. No dobra, lecimy. No i chyba jej smakuje. A już Wam pokazuję, co myśmy jej kupili. Kupiłam jej coś takiego z wiejskiej zagrody. 96% to są ryby z bulionem, bez zbóż, więc zobaczymy, jak jej się to sprawdzi. Oczywiście no, ona powinna jeść 4 puszki tego na dobę, ale no póki co ja to wprowadzam dopiero, więc jak to przy niemowlakach i przy psach rozszerzanie diety polega na wprowadzaniu stopniowym. Więc dałam jej 1/3 tej puszki dzisiaj i tak ze 3 dni będę dawała. Później po 3 dniach zwiększę do 2 razy dziennie. Ale za to dałam jej tą bezpieczną jej karmę, która na nią świetnie działa, bo jej organizm ostatnio jakoś tak dziwnie reaguje na tabletki od kleszczy, że zawsze te 1,5-2 tygodnie od tabletki to ma takie, wiecie, ciężkie dni na żołądku. No ale nic, widzę, że karmę miecie. Nie chciała nawet do niej podejść, a jak dałam, dobre, pyszne, tak? Ale ci pancia dała wyżerkę dzisiaj, nie? Ona jak powąchała tą puszkę, to była w 7 niebie. Dobra, ja robię sobie kanapeczki. Rzut na to, jak wygląda moja kuchnia. Co mnie dzisiaj czeka? Przedpokój to już pudła. Salon wcale nie lepiej. Kurzu po prostu 0,5 cm. Tam też się na stole dzieje. Tam kurtki do trzepania. To wszystko do rozwieszenia. Moje biurko to już w ogóle Armagedon. O, jest jeszcze paczka dla Wioli do wysłania. Zaraz ją wezmę i wyślę. A tam to już Wam się nie pokazuje, co się dzieje. Więc robię sobie szybciutko kanapki z chlebkiem ciemnym i z serem żółtym, najszybciej, najprościej i spadam. Lecę do lodziarni. No i dobra kochani, ja już wróciłam ze spółdzielni jednej, drugiej. Wszystko pozałatwiałam, byłam też w Lidlu, Ksawery już wrócił z pocztu sztandarowego. Sprząta teraz pokój, no bo przecież przychodzą dzisiaj do nas osoby oglądać mieszkanie, więc każdy sprząta, Nikola swój posprzątała. Ja już w międzyczasie rozwiesiłam pranie i idę zaraz nastawię drugie, ale najpierw posprzątam kuchnię i będziemy się później brać za sprzątanie salonu. Os mi tutaj strasznie dużo lata i nie mam nawet jak otworzyć tutaj okna, bo
kasztan kwitnie i po prostu chyba te osy w tym kasztanie tak siedzą. Balkon mam niby otwarty od tamtej strony, jakoś tak czasem wpadnie jedna, ale to wszystko. Dobra, bierzemy się. Najpierw muszę pościągać wszystko z suszarki i pomyć wszystkie patelnie, które mam tam. Zmywarka już chodzi, bierzemy się za działanie. When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name, bet I'm there. From this tree I've been in, I need to get in closer to you. I swear you my vaccine. Oh baby, I've been waiting for you.
for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Watch me break in. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. No i salon już mamy wysprzątany, ale przyznam się szczerze, że muszę się zacząć troszeczkę streszczać, dlatego że mamy już 14:30, a jeszcze muszę wyjść z tą oto moją gwiazdą na dwór. Także tu już też jest wszystko posprzątane, poukładane, podłogi umyte. Uwielbiam ten sprzęt właśnie za to, że to nie jest opcja tylko odkurzania, ale on od razu mopuje za jednym zamachem. Odkurza i mopuje, więc jak nie macie na podłogach dywanów, to gorąco polecam. Naprawdę jest niezawodny. Lecę teraz sprzątać łazienkę i toaletę i zostanie mi przedpokój, bo dzieci pokoje są już, jeszcze nasza sypialnia, a dzieci pokoje są już posprzątane. No i dobra kochani, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Posprzątałam calusieńkie mieszkanie. Już Wam pokażę, jak ono wygląda na tyle, na ile się oczywiście dało, więc odwracamy się od drzwi wejściowych. I proszę, mamy kuchnię, która jest ogarnięta. Tam są słoiki, których do piwnicy nie wynoszę, tylko muszę je wynieść do auta. No tutaj jednak są pudła, bo już jest przeprowadzka, ale reszta przedpokoju jest już czysta. Salon już widzieliście, Azji zabawki. Wszystko jest, tam już są do wywiezienia rzeczy, kurtki zimowe, moje biurko, idziemy dalej. Nie mogłam Wam już nagrać łazienki i toalety, dlatego że mi się po prostu miejsce w telefonie skończyło na kamerze. A Azji już chodzi, bo chce na dwór, łazienka też już jest posprzątana, czyściutka, podłogi wymyte, czeka moja gwiazda. Nasza sypialnia też jest posprzątana i ogarnięta. Ksawerego pokój jest posprzątany i ogarnięty.
Także powiem Wam, jestem mega zadowolona. Nikoli pokój też jest posprzątany. No i została nam jeszcze toaleta, która też jest posprzątana. No i cóż. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Dajcie znać, czy takie Clean With Me Wam się podoba. Zresztą zobaczę to po wyświetleniach. Dzisiaj taki film tylko z podkładem muzycznym. Nie miałam czasu gadać, nie miałam jak nawet później Wam nagrać tych łazienek, toalety czy sypialni, a w sypialni powiem Wam, to się działo tam, to było dopiero sprzątania. No ale dobra, więc my się żegnamy i idziemy z Azji na dwór, na spacer. Tak? Idziemy na spacer? Bo już jest czwarta, a Azji jeszcze nie była na dworze. Do zobaczenia, buziaki.